W Mysłowicach nie tylko przez jeden dzień, ale przez cały weekend świętowano Dzień Dziecka. Tańce, gry i zabawy, liczne konkursy z nagrodami oraz wiele innych atrakcji czekały na najmłodszych. W obchody tego radosnego święta włączył się także Urząd Miasta, który przygotował ciekawe konkursy zarówno dla młodszych, jak i starszych mysłowiczan. Młodzież startująca o fotel prezydenta na właśnie Dzień Dziecka obchodzony w mieście musi przygotować pracę konkursową, która jest oceniana przez jury w bardzo takim mocnym składzie, bo przewodniczącym komisji był prezydent Grzegorz Brzoska, a członkiem komisji był również przewodniczący Rady Miasta pan Grzegorz Łukaszek. Ukazanie swoich wizji Mysłowic jako miasta przyjaznego dzieciom i młodzieży było jednym z zadań w konkursie, w którym wygranym było stanowisko młodzieżowego prezydenta Mysłowic. W tym roku laureatem konkursu został Damian Długajczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Jego prezentacja wyróżniła się najciekawszymi pomysłami. W nagrodę za przygotowanie najlepszej strategii rozwoju miasta Dawid przez cały dzień pełnił funkcję prezydenta Mysłowic. Każdy tak naprawdę chciałby mieć jakikolwiek wpływ na to, co dzieje się w mieście. No po prostu Mysłowice są mi bliskie, dlatego chciałbym też coś zmienić, a w przyszłości, może teraz, może kiedyś, no zobaczymy, jak to będzie. Przygotowałem prezentację multimedialną, a przygotowaniem to było takie spojrzenie na miasto z takiej innej perspektywy, zobaczyć, co by najbardziej zachęciło jednak młodych i dzieci do pozostania w mieście. Jak mówi prezydent Edward Lasok, młodość to najlepszy czas, by zacząć działać dla dobra miasta. No ja myślę, że to jest bardzo wspaniały okres rozwoju właśnie pod kątem rozwoju również i politycznego, nie tej dużej polityki, ale tej polityki lokalnej, przypatrzenia się wielu sprawom i to jest po prostu coś, co buduje, dlatego że młodzi ludzie mają inne spojrzenie, mają swoje pomysły na realizację wielu swoich zadań, swoich pomysłów, na realizację, co zrobić w mieście. Z pewnością nie jeden młody człowiek marzył o tym, by zostać prezydentem. Dawid miał możliwość, żeby zobaczyć, jak wygląda to od środka. Reprezentował także urząd, wręczając swoim młodszym kolegom i koleżankom gratulacje z okazji wygranych w miejskich konkursach. Z pewnością jest to atrakcyjne dla młodzieży, bowiem może to być taki dzień, w którym wiele z tej pracy samorządowej można się nauczyć, bowiem pracę prezydenta można poznać od kuchni. Nie tylko zobaczyć, jak pracuje się w gabinecie, ale również poznać taką codzienność prezydencką, czyli liczne spotkania, odprawy z naczelnikami, z wiceprezydentami, takie spotkania resortowe, robocze. Dzień jest bardzo rozbudowany młodzieżowego prezydenta, ale również jest on atrakcyjny. Podczas uroczystego spotkania ogłoszono wyniki konkursów dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Najpiękniejsze prace wśród przedszkolaków ukazujące Mysłowice moich marzeń wykonały Natalia Klusz oraz ex aequo Julia Pawęzowska. Natomiast pierwsze miejsce w konkursie plastycznym wśród uczniów szkół podstawowych zajęła Julia Moczek. A jak wyglądają Mysłowice marzeń? Kwiatuszki, place zabaw, krzaczki, słoneczko, tęcza, domki i niebo. Dla nieco starszych uczniów szkół podstawowych zorganizowano konkurs poetycki. Najpiękniejszy wiersz napisała Martyna Kałuża, którą do twórczości natchnęły odczarowane podwórka organizowane przez Mysłowicki Ośrodek Kultury. No tak myślałam, aż przyszło mi do głowy tak o tych podwórkach i takie rymy, że wyjeżdżam, to ciągle pamiętam jakieś dzieciństwa rzeczy. Kreatywność i pomysłowość dzieci nie znają granic. Ich pomysły, rysunki i wiersze pozwalają choć na chwilę zastanowić się nad naszym miastem i zobaczyć coś, na co na co dzień nie zwracamy uwagi.